Bardzo pytania. Radny Roman Wiland. Odnosimy się do projektu uchwały. Dobrze. Ja mam teraz pytanie do pana prezydenta. Punkt drugi. Wydatki po stronie, budżet po stronie wydatków zwiększono. Tutaj pisze pan, czy pani skarbnik pisze, że zwiększono o 3 miliony 850 tysięcy w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w zadaniu REODRA. Proszę troszeczkę więcej opisać, jak to wygląda, co, jakie koszty tam w to weszły, prawie te 4 miliony dodatkowe, które musimy zapłacić, za co to będzie. Proszę to troszeczkę rozszerzyć. W dzisiejszych czasach, w dobie kryzysu generalnego i sytuacji ogólnej gospodarczej, wykonawcy mają prawo do występowania o waloryzację wynagrodzeń wynikających z umów zawartych również wcześniej. Zgodnie z przepisami, to jest taki moment, w którym realizujący to zadanie wykonawca czy generalny wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia. To wniosek wykonawcy opiewał na kwotę około czy ponad nieco ponad 8 milionów złotych w wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień. Jakby temat stanął na 3 milionach 800, dokładnie 13 tysiącach złotych, bo to jest 3 miliony 100 tysięcy złotych netto. Z tego wynika ta zmiana w budżecie. I to jest kwota netto, a proszę mi powiedzieć, jakiś kosztorys do tego dołączył też? Wszystko jest tam... No, to nie ma kosztorysu, to nie są roboty dodatkowe. To jest... Wykonawca złożył swoje przeliczenie istniejącego kosztorysu i swoją propozycję. My dokonaliśmy analizy zewnętrzną firmą zaproponowanej kwoty. Mamy na to opracowanie, które pokazuje jakby z naszej strony, jak to powinno według nas wyglądać. Nasze opracowanie opiewało na kwotę około 3600 netto zrobione przez zewnętrzną firmę. W wyniku jakby no, uzgadniania stanowisk, tak? Są w sprawach waloryzacji wynagrodzeń, toczą się zawsze rozmowy dwustronne. Jest podpisany, czy powiedzmy uzgodniony protokół. Jeżeli Państwo zmienicie budżet, to te poszczególne kolejne kroki, czyli aneks do umowy zostanie podpisany i ta waloryzacja zostanie wypłacona. Pytanie jeszcze, co by było, gdybyśmy się na tą waloryzację nie zgodzili? To w sądzie zapłacilibyśmy 4 razy tyle. Waloryzacji wynagrodzenia. Bardzo proszę, pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania.